Panie i panowie, witam na statku śmierci Kopas w dupas Żukas, który ma dwóch załogantów, którzy próbują was uduszać. Jam Żuk i witamy w Advanced Edition FTL w układzie B nowego uroczego statku, który wygląda jakby mógł miażdżyć inne statki swoimi wielkimi szczypcami, ale oczywiście nie, wszystko jest tylko dla mody. Właśnie sobie uświadomiłem, że ta broń, która strzela po prostu dużą ilością złomu, wygląda jak gigantyczny odkurzacz na nogach. Jedna nóżka, druga nóżka. Wielki robo-odkurzacz. Podoba mi się ta wersja, która strzela moją kupą. To jest opcja deluxe. Tego normalnie nie ma. I niestety lecąc wciąż z jedną bronią, dlatego nie wydaję teraz pieniędzy. O, napotykam na oczywiście mantisów, bo kogóż by innego. Nawet jak próbują się włamać na statek, to... O, mają teleporter i weszli na niego i gdzie są? Uświadomiłem sobie, że jedyny zakup, który właśnie powinienem zrobić, to jebane drzwi. Jestem geniuszem. Może zanim do mnie dojdą, to stracą trochę HP. Nie, są tędy, idą na zbrojownię. Urocze. I atakują w mój przejmować. Żuk ma pomysł. Pójdzie swoim jegomościem do nich. Pyp! Przejmujemy umysł, który właśnie niszczą. I niech pójdzie do pokoju, gdzie się udusi. Nie no, tak. Idź. W tym czasie strzelę. Aby może nie mu... A, chuj z tym, bronię. Albo tarcze. Gdzie są tarcze? Czemu w małym? Nie znoszę, jak tarcze są w małym pomieszczeniu. W ogóle jak to jest możliwe, że moje tarcze zajmują takie gigantyczne pomieszczenie, a jebanych mantisów, ludzi, którzy nie mają nawet kciuka, ich tarcze zajmują pół pokoju. O, jest ładnie. Chyba to naprawia. On pomaga mi w tej chwili. Tak, mam obsługiwane tarcze. Tak. Gorzej, jak próbują coś naprawić. Wtedy czasami jest problem. Robią konkurencję, nie? Hello. I widać jeszcze, ile się ładuje u kontrola umysłów. W tym czasie nasz kochany mantis się udusi. Kocham kontrolę umysłów. Jest urocza. I jebną, kochany mantis. Mają załoganta mniej. Tarcze wyłączone. Pora strzelać im w dwie parówy, które obsługują jeden laser. Dziwne zjawisko. Ale jakie prawdziwe. Z życia wzięte. Przysięgam. I jeszcze jeden śmieć. Kurczę, tak mi się podobał minigun z układu A, który się rozpędzał i po prostu musiałem poczekać, żeby coś rozpieprzyć. Po prostu wynagradzało moją cierpliwość. Distress? Czy się wjebać w elektromagnetyczne pole? Och, cóż za wybory, och. Normalnie prawie się posrałem. Taki miałem konflikt fizjologiczny wewnątrz. Znajduję małą stację naukową, która była właśnie źródłem sygnału i... ogień grozi rozwaleniem stacji. Myślałem, że oni grożą mi ogniem i rozwaleniem stacji. Nie ruszajcie się, bo zastrzelimy siebie i wybuchniemy. Samobójstwo, jak co teraz zrobicie? Polecimy boczkiem i kupimy banany. To byłby tak trochę słaby szantaż. A więc ich systemy ogniowe nie działają. Mogę wysłać kogoś, żeby pomógł i prawdopodobnie stracę załoganta, ale mam klonowanie, a tak mógłbym stracić HP na statku, a to oznacza stratę pieniędzy. Nie. Wysyłamy kogoś? Żuk zginął. Ale zostałem 17 złomu za jego śmierć. Jest mój nowy klon. Uciekaj stamtąd. Nie, fuck, to jest drobny minus tego. Szybciej ty tędy. Nie tędy, fuck. Czemu nigdzie nie mam tlenu? Bo nie mam drzwi. Mam zrobić drzwi? Wtedy będzie dobrze. O, jestem idiotą. Super Blast Doors. Tak, właśnie jak mamy załoganta obsługującego ten sprzęcier. Dobra, accept. I może teraz zrobię chociaż ścieżkę. O Boże, do klonowania. Fuck. Po co komu? A jak tlen się zepsuje, też będę musiał kogoś wysłać. Tam, gdzie nie ma tlenu. O, nie, no to jest... Niestety chociaż jednego załoganta mam, więc... O, mogę mieć tak. O fuck. To byłoby zasno... No, oczywiście, że są wszędzie wykrzykniki. Asteroid field, a fuck you. Czemu w asteroidach nie mogą być, nie wiem, cukierki? Jak się będą rozbijać, będę chwytać cukierki. Jest przecież ramię naprawcze. To ono mogłoby chwytać, gdybym miał taki do... Pisek, jeszcze drona, nie? Za mało broni mieli.
Przecież żuk nie może znaleźć jebanego sklepu, mając pieniądze. Czemu ich asteroidy nie trafiają? Ej, dostaj... Mi się zdawało, czy ktoś dostał level? Nie, nie, po prostu dostali expa. Był obrazek. Tam nie ma tlenu? Ja wciąż nie ma tlenu. Zrobiłem przejście, ale jednocześnie w tym przejściu nie ma tlenu. Logika. Wyłączmy broń. Tak, on ma jebane rakiety. Wyłączmy mu bronię. Nie, po co? Po co? Kosmos 3000 lat do przodu. Wciąż nie potrafimy strzelać sroką. Po co w ogóle ludzkość robi technologię, jak nie jest w stanie strzelać z seraku? Przestańcie strzelać! Ja dostaję damage'a, to kosztuje te pieniądze, tak? Czy wy się ogarniecie? Błagam, nie bądź jednym z tych, co się naprawiają. Szpum! Tak, teraz... No tak, przecież kiedyś doszedłem do wniosku pewnego. No, o, ten młotek strzela do tego złom. Złom wylatuje przodem. Doszedłem kiedyś do wniosku, że te statki wokół siebie latają. Były na to dowody, dlatego z różnych stron śmieci przylatują, jak się strzela. Właśnie dlatego. Mimo tego twierdzę, że trafianie kupą powinno być łatwiejsze. Już sporo materiałów. Dostałem 39 tryb. To uraczę, że wszystko tu chodzi na tryby. Ja może sobie stąd pójdę, bo nie mam więcej tarcz. Przydałby się ktoś na tarczę. Ty z broni, chwilowo idź tutaj. Potrzebuję drugie tarcze. Jest, regenerują się w tym czasie nawet. Właściwie to, co potrzebuję przede wszystkim, to nowy goładupa potrzebuję nowego, żeby siedział na tarczach. Yep, podoba mi się ten pasek, który pokazuje, kiedy dokładnie odzyskam tarczę. Dzięki temu wiem, że Burrito dostał za naprawę trochę expa. Uk, dostanie zaraz HP, teleportując się, ponieważ klonowacz daje mi HP co skok. Yep, zregenerował się. A więc cóż my tu mamy? Jest tu sobie mały pas asteroidów i statek piracki jest zmiażdżony pomiędzy dwoma skałami. A tak, musiał nielegalnie sobie kopać swoją ulubioną plastikową kopareczką supermarketu. I teraz mogę go wyciągnąć strzelając w kamienie. Albo zniszczyć statek, to tylko piraci. Jestem za tym. Tamto pierwsze mogłoby niestety spowodować, że uszkodziłby mi się statek. Chwilowo mnie na to nie stać, a teraz dostałem pieniądze, na co byłoby mnie stać, ale niestety nie żyją. Taki smutek i pożoga. Jest sklep! Sklep i mam 200 kasy. Wreszcie żuk pomyślał i nie wydawał nic, przez co dostał w dupę. Tak? Nie, chyba to się na mnie nie odbiło. Nie. Jest załogant! O, i nawet mają levelka. Mam kogoś na abordażek, mam kontrolę umysłów, mam teleporter i mam teraz Mantisa. Zajebiście. I co jest na stronie drugiej? Hakowanie, cloaking i drone control. Tego nie potrzebuję, szczerze mówiąc. Nie potrzebuję, nie mam tyle miejsca. Przez to, że teraz jest tyle pomieszczeń, to się wszystkie nie mieszczą. Tak, swoją drogą. Antydron, a jeżeli tego nie było, to drone control teraz przychodzi z darmowym dronem Defense Mark 1. Więc to jest trochę urocze. I jest tutaj właśnie nowy dron, Ion Intruder Drone, który wyłącza losowo systemy. Ionizuje je zamiast niszczyć. Więc po prostu slot na dyskietki i się wyłącza na chwilę. To jest urocz. 22. Zawsze miałem potem problemy z paliwem, więc sobie dokupię rakiet. Chyba nie będę kupować teraz rakiet. Podoba mi się mój złomostrzelacz i chciałbym mieć laserów więcej, więc to byłoby tak. Ciebie nie chcę. Zamknij twarz i uciekamy stąd. Jeszcze jakiś upgrade. Nie, kurwa mać. A ja dalej nie mam drugiej broni. Nie no. Latam z jedną bronią jeszcze. Jak tak dalej pójdzie, będę w czwartym systemie, a ja będę miał jedną broń. A, pójdę do... Chciałem wykrzyknik, ale... Są pasy. Mogę otworzyć. A, ja mam klonowacza, więc się nie ma... Darmowy załogant! Darmowy frajer! Darmowy ochotnik! Jakbym znalazł Mantisa, to bym mnie zabił. Dobra, jednak... Trzeba coś zrobić z całym tym tlenem, ta teoria cała, może drzwi zamknijmy na zewnątrz. W ogóle nie ma przeciągu? Jaki z tym rząd tlenu? Nie ma, straszne przeciągi musiały być. Moment, jak nie ma tlenu, to nie ma przeciągów, to kosmos.
Nie wpadamy mu śmieci przez otwarte drzwi? Spam, listy, tego typu rzeczy, nie? Dziwnie są. No nic, mam nadzieję, że tu jest Len. Ty. Prawie. O, jest, już nie umiera. Jest postęp. A pan Mantis wejdzie sobie tutaj. I nie wiem, czy ten statek ma, na pewno ma w układzie A. Tak, dostaję mniej obrażeń z uwagi na to, że nie mam, że się człowiek dusi. Alarmowy respirator. Więc ewentualnie to jest jakoś tam wyzerowane. To, co mi, że mi robią po dupie. Nie ciekawe. Nie, stąd bym już nie zdążył. Trudno, to będzie chyba mój ostatni w tym układzie. Tak, kiepsko mi poszło, jeżeli chodzi o ilość odwiedzionych systemów tym razem. O, jest super pączek z bulwą na górze. Mogę ich poprowadzić. Jej, poprowadziłem ich, bo im się coś rozjebało. O, holy shit, będzie blisko. Będzie blisko, ale może się uda. A jak się nie uda, będzie też blisko śmierci. Zauważasz mały statek rebeliantów. I są raczej uzbrojeni na walkę. Jednakże nie wygląda na to, aby chcieli podjąć walkę ze mną. O, zażądaj oddania dóbr. Przygotuj się na oddanie ich cargo siłą. Znaczy, oni mają się przygotować, nie ja. Ja. Próbuję uciec. Nie taki frajer. Gdzie jest mój teleporter? Tutaj. Silniki, tak? Pyp. Dobra, silniki. Napierdalaj! Co to za biały złamas? Ale rasiści białego dali najpierw. O, to rasiści tacy. Cypitolej. Trafię w swojego. To jest szansa. Wolałbym drona. Ale na pewno bym uszkodził Tutaj strzelę, nieważne w co trafi. Ten się przynajmniej nie uleczy. Stracę może HP. O, tarcza się rozjebała, jak miło. I przejmuję kontrolę nad tym gościem. Niech razem sobie porozpierdalają. O, pomógł mojemu Mantisowi. Miałem nadzieję przejąć kapitana, ale zapomniałem, że mogę to zrobić tylko w pomieszczeniach, które widzę. Dlatego musiałbym mieć kamery, ale ich nie mam domyślnie. Fuck, trzeba zniszczyć bronię. Nie zauważyłem, że mają rakiety. Rakiety są B. O, pan załogan przez chwilę pomagał mi niszczyć silnik. Milutko. Mantis wciąż napierdala. Czy mogę go już wycofać? Nie. Tak za chwilę pójdzie. Muszę przestać strzelać. Yep, muszę przestać strzelać. I ciekawe, czy jak się z nim wyteleportują, to będzie oznaczać, że nie żyje i mogę zrobić klona. Statek wybuchł. Bo pamiętamy, że jeżeli się statek wyteleportuje, to zniknie mój załogant. Ale teraz jest kwestia, czy on ginie? Bo jest na przykład, stwierdzimy, okej, umarł na 100%, możemy zrobić klona. Czy jest tak, jak miałem kiedyś, mówiłem w odcinku wyjaśniającym ten cały system, czym jest Advanced Edition, wyjaśniałem, że mój załogan w zdarzeniu losowym musiał zostać na stacji i nie zginął, po prostu musiałem go porzucić, dlatego nie mogłem zrobić klona. Więc teraz jest kwestia, czy jak mój załogan odlatuje z nimi, staje się ich niewolnikiem, czy ginie? Czy jest tak daleko, że prawo mam w dupie? O, ale dostałem nową broń. Cloning. Szybciej poproszę. Śpieszy mi się. Makaron mi stygnie. Klonuj się. Jest? Dziękuję, dobra. Tak nie miał żadnego doświadczenia, więc... praktycznie nic nie stracił. Same plusy. Weź to napraw, co? Łaskawie. Ty mu też możesz pomóc, zanim się zacznie dusić. La 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 burrito. Dziękuję za pomoc. Proszę, już dam radę. Tak wygląda przyjaźń na tym statku. Oni muszą być bardzo samotni. I sporo do teleportiera. Bardzo zacna akcja. Kiedy nasz załogan zginął, teraz na stałe aż tak nie robi. Jest akurat z wiejem chyba. Nawet zdążę odwiedzić questa. W sumie o to chodzi. A 5 paliwa za 2 drony. Dronów nie używam, nie mam żadnych systemów, a paliwo zawsze się przydaje. Dziękuję. Uroczo jest. Dostałem. Naprawili mnie. Całe dwa. Sensory. O tak. O, żuk nie wydał pieniędzy, się mu opłacało. Coraz lepiej. Widzę, że mam coraz więcej tych beamów. Ej, to byłoby w sumie ciekawe,
mógłbym rozwalać śmieciami tarcza, a potem bimami napierdalać. I to byłoby fajne, podoba mi się. Bim! Bim, 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 bim. Damage per room 1. O, anti-ship beam. A, to jest dron. Myślałem, że to też jest beam. Ale w sumie jak dostałem jednego beama, mógłbym wziąć drugiego beama. Mam tyle pieniędzy niestety, dlatego żuk się tylko zastanawia. A, jest ta mała kwestia. Jeżeli pan klonowator nie ma prądu albo zepsuł się, to niestety nie sklonuje nam naszych ziomów. Tak jakby nie mógł mieć w banku ich zapisanych. I dla właśnie to jest zapasowy DNA bank, więc nawet jak nie działa, to się sklonują. Tak, średnio widzę użytek, zwłaszcza, że to zajmuje jeden z trzech bardzo wartościowych slotów. Więc sobie podziękuję. Dobra, jednak trochę jest za wcześnie. Mam teraz jednego Halberd Beama, który jest bardzo mocny. Aż 3 energii mi zżera, więc na razie się nie skuszę. Żuk zrobił raz matmy i zauważył, że nie ma aż tyle energii. Jap. Pip. A pip tobie też. I mam teraz... Miałem dość energii, prawda? Żuk teraz źle policzył. Żuk! Powodzenia w robieniu zakupów. Powodzenia. Nie mam zapasowego energii, ale wszyscy są szczęśliwi. Mam kamery, może jeszcze udam się. To byłoby dobre. Jest, widzę. Jej. Widzę zapasowy ten. Widzę, co się dzieje u przeciwników. W następnym poziomie będę widzieć naładowanie ich broni, a potem... naładowanie broni, tak, a potem gdzie zużywają prąd, co już jest jakoś tak troszeczkę dla mnie mniej użyteczne. Akceptuję i wypierdalam do wyjścia, do wyjścia. Na szczęście nie spotkałem tych złomasów, którzy strzelają wielkimi plackami kisielu we mnie. Spotykam mały wiadomość, tak, małą wiadomość, tak jakby mogły być jakiś rozrzut na małe i duże. Otrzymuję wiadomość od małego konwoju statków uciekinierskich. Heil Hitler! Heil! Chciałbym pomóc waszej misji, jednakże nie mam za dużo do zaoferowania. Czy dodatkowy metal mógłby być może działać na waszym statku? Prawdopodobnie bomba, przyjmę ją. Proponuję upgrade drzwi zamiast za 25 złomu. Szkoda, że nie mogę podejrzeć, ile by kosztował normalnie, ale podejrzewam, że troszeczkę więcej. Okej, zgodzę się. I skończyli robotę. Ile by mnie teraz kosztował? Żuk nie pamiętam. Może go nabrali. Bym się w życiu nie dowiedział. A tak jak widzimy, ten Mantis też ma trochę inny kolor. Jest taki bardziej... Jak kobiety mówią na kolory. Saledyn. Tak? Nie? Wygląda jak trawa. To się zgadza. I wypiełdalamy. Następny sektor to Engi Homeworld i Mantis Homeworld. Chyba mam statki obu z nich. I kamać, to mnie znowu boli, że nie mogę zobaczyć tych rzeczy. Bo choć pod escape'em, może mogę na przykład właśnie... Ej, moment, jest hang... A, nie. No. Możemy zobaczyć sobie achievementy, które nam brakuje, które zrobiliśmy. To się bardzo mi przydało, bo właśnie chciałem na ten gameplay mieć pokój B, więc wiedziałem, kiedy dokładnie mam... z tym miałem problem. Mam wrażenie, że raz to zrobiłem i mi nie zaskoczyło i dopiero za drugim czy trzecim razem. Ale oczywiście może mogło się coś innego stać. I to mi się bardzo przydaje. Niestety nie wiem właśnie innych rzeczy, ale trudno. Zapiszę sobie ich lokalizację. Widzę teraz mój własny jebany statek, bo przecież nikt kamery nie wynalazł w 31 wieku. Ale wynaleźli wystrzeliwacze kupy. Tak technologia idzie do przodu, jeżeli ktoś był zainteresowany. Ale trudno. No, niestety nie zobaczę, jakich mi statków brakuje. Wydaje mi się, że mam mantisów, a ewentualnie... Ale mantisy są teraz takie łatwe, jak tlen mogę wyssać. I przejąć nad nimi kontrolę. Lecę do mantisów. Teraz to moja ulubiona rasa, jak mam ten statek. Znaczy przeciwko, żeby z nim walczyć. Tak. Nimi, tak. Ale panie i panowie, to byłoby do zobaczenia, do zrzucenia następnym razem. Wy, FTL, Faster Than Light, ale oczywiście nie żuk. Niech faktycznie wymyślał jeszcze takie pierdolnięcie z dyńki statkiem. Taki abordaż. To byłoby zajebiste. Pa, pa!